Ja zim. Zbazim. Ahoj. Ahoj. Syna Braki. Czy żona Karola? Ja też? Okej, jesteście gotowi? No. My zawsze. To zaczynamy. Jest pani gotowa? O, nie. A ja nie zajmę pani dużo czasu. A już tutaj ktoś był kiedyś? Kto pytał o wieś, też z Warszawy. O. No wie pani, to jest teraz bardzo atrakcyjny temat. No to w takim razie wie pani, jak opowiadać. No ja teraz... no bardzo dużo rzeczy zapominam. Więc o tym, jak było, też martwię się, że mogę zapomnieć. Och, pamięć jest jak mięsień. Niećwiczona zanika. No to... to jest gotowa. Może przejdziemy na ty, co? Lucja. Ela. O, ojej! a ty pamiętasz swój dom? Oczywiście, że pamiętam. Miałam tak wspaniałe dzieciństwo, że szkoda by było, gdybym o nim zapomniała. Za każdym razem jednak staram się przypomnieć sobie jakiś inny szczegół. Myślisz, że mogłabyś tak spróbować dzisiaj opowiedzieć mi dzisiaj, tak dzisiaj o tym wszystkim inaczej niż do tej pory. No, od czego miałabym zacząć? Historia kobiety. Zazwyczaj zapisane jest w jej ciele, prawda? No, ale mówiono mi, że materiał ma być o wsi, a nie o ciele. No, ale wsi już nie ma. Ale jesteś ty. No, spróbuj tak przyjrzeć się swojemu ciału i zastanów się, czy w którejś jego części jest może zapisana jakaś historia. No dobrze. No dobrze, spróbuję. Patrzę. O! Na swoje ciało patrzę. No. No, ciało jak ciało. Czy nie wszystkie kobiety mają podobne ciało? Mam tutaj taką bliznę. Na nodze. To jest pamiątka po wysiedleniu. Nie, to jest pamiątka po pierwszej ucieczce z domu. Ale to ja może o tym opowiem. Co? To się nada? A to zobaczymy. Miałam 14 lat. Zakochałam się w... Peterze. Czechów. Niebieskiej sztuczowej kurtce. Nasz dom był na granicy czeskiej, a granicą był strumyk, w którym pływały pstrągi i które strażnicy od czasu do czasu z nudów nabijali na patyki. Thank you.
właśnie wyglądała jak ten studionik. No wiem, że to głupie, ale Peter był moją jedyną prawdziwą miłością. Mama zabraniała nam się spotykać. Wiedziała, że strażnicy nas złapią i wyrzucą do więzienia. Ale my tylko ze sobą rozmawialiśmy. A jak się nie rozumieliśmy, to gapiliśmy się na siebie i rzucaliśmy kamykami do wody. Ale potem coraz mocniej, jakbyśmy chcieli sobie coś powiedzieć. To czemu sam, że zachęcaj zburzyć wasze doma, zamknął was? Chyba wam. Fotry mi rzece, że hala se presuwa, ale ja ty necham. Głupi jesteś. No jak ty chcesz hałdę zatrzymać? Gdzieś neko pomilujesz, chorób się na świecie. A pokud jede się na świat, idę jej ponechać. No, nie udało się zatrzymać. Ale za to udało nam się dotknąć. Nie rękoma, bo strumyk był za szeroki, tylko tymi kamykami, bo... O! No, rzuciliśmy w tym samym momencie i one osiedli. Lucja! Zabiliśmy. No i ta zbrodnia nad zbrodnią jakoś nas tak połączyła, że ja naprawdę uwierzyłam, że Peter siłą swojej miłości zatrzyma hałdę i nie będziemy musieli się nigdzie przenosić. Na drugi dzień postanowiłam, że ucieknę z domu i spakowałam kilka jabłek, włożyłam do worka i nabiłam na patyk. Wyskoczyłam przez okno. Tam właśnie rozcięłam sobie nogę o gwóźdź, która wystawał. Zbieramy okno. No, i czy nie byli zdarzać kresu po to, żeby pamiętać, jak kiedyś biło ci serce? A dlaczego wskoczyłaś w okno, kiedy były otwarte drzwi? Przez okno. No tak było bardziej romantycznie, wiadomo. Jak romantyczne to było, kiedy Peter powiedział. Nie możemy się spotykać. Mam z tym do milczenia do góry. Powiedział, że gdyby tylko znieśli granice, moglibyśmy być już na zawsze razem. No dobrze, że któryś z nas umarł, to... Wtedy to już nie. Ale to też było romantyczne. W ogóle wtedy bardzo dużo rzeczy było dla mnie romantycznych. Romantyczne było ostateczne wrzucenie koniczka do wody. Już bez Petera. Romantyczny był papier z ojca, wypalony na pół domu. Najbardziej romantyczne było, kiedy siedziałam w samochodzie i po raz ostatni spojrzałam na dom, który mieli za chwilę zburzyć.